Film powstał dzięki współpracy z sklepem Basketmania. Tylko basket i na dzisiejszym parkiecie mamy najnowszy model sygnowany nazwiskiem Scottiego Pippena. Cholewka buta wykonana z większości z zamszu, natomiast posiada wiele wstawek, które wykonane są z siateczki, która umożliwia jedyną cyrkulację powietrza w tym bucie. Za amortyzację odpowiedzialna jest podeszwa, na prawie której całej powierzchni znajduje się poduszka Nike Air. Zapewnia nam to dobre warunki amortyzacyjne, aczkolwiek nie najlepsze na rynku, bo wiemy, że znajdują się o wiele lepsze systemy amortyzacji w butach niż jedna poduszka Nike Air. Za trakcję odpowiedzialna jest podeszwa, która wykonana jest z twardej gumy oraz bieżnikowana jest tylko na przedniej części, bowiem na tyle jest zrobiony prześwit specjalnie na poduszkę Nike Air. To połączenie niestety nie nadaje się na halę, ponieważ jest bardzo ślisko, dlatego uczulam, że w tych butach możemy grać tylko na outdoorze. Ochrona kostki w tym bucie jest naprawdę świetna, bowiem przez tą kolosalną bryłę tego buta nasza kostka może czuć się naprawdę bardzo bezpiecznie. Mamy tutaj utwierdzany tył oraz fizyczny język, który wspierany jest naprawdę długimi sznurówkami. Dzięki temu połączeniu możemy dawać z siebie 100%, nawet nie myśląc o naszych kostkach. Podsumowując, uważam, że model sygnowany nazwiskiem Scottiego Pippena jest naprawdę dobry, aczkolwiek trzeba wspomnieć, że to jest model na outdoor, gdyż na salę się nie nadaje. Cholewka buta jest tutaj zrobiona naprawdę porządnie oraz mamy fizyczny język. To połączenie jest coraz mniej wspierane w topowych modelach butów. Na szczęście w tych trochę tańszych cały czas obowiązuje. Jeśli chcielibyście Nike Pippeny w tej kolorystyce bądź innej, to zapraszam Was do Basketmania. Wszystko będzie w linku w opisie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Jeśli Ci się spodobał i jeszcze tego nie robisz, to zachęcam Cię do kliknięcia tego wielkiego przycisku subskrybuj na dole. Mi to pozwoli się rozwinąć, a Tobie nie przegapić żadnych następnych produkcji. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Trzymajcie się i siedzę.